Piotr Hankaniec. Paweł Więcek. Dzień dobry w drugim odcinku Kieleckiego Piekiełka. Tak jak zapowiadaliśmy, co tydzień, na razie trzymamy się planu i bardzo dziękujemy za pozytywny odbiór pierwszego odcinka. Nawet się trochę nie spodziewaliśmy, że jakoś tak się w miarę to kliknie i jakoś tak ludzie nas będą chcieli oglądać. No, szczerze mówiąc, to spodziewałem się raczej tego, że usłyszymy kilka ciepłych epitetów pod swoim adresem i generalnie, żebyśmy zeszli ze sceny i przestali ludziom zawracać głowę. Okazuje się, że ta nasza formuła jakoś się chyba odbiorcom spodobała, więc będziemy was katować kolejnymi odcinkami. Będziemy walczyć dalej. Idziemy. No to co? No to w takim razie pierwszy temat, czyli najważniejsze, zaczniemy sobie w tym tygodniu od najważniejszych wydarzeń. Twoje najważniejsze wydarzenie. Ja przyznam szczerze, że z wielkim zdumieniem przeczytałem w naszych lokalnych mediach, że pani Joanna Modras, wojewódzki konserwator zabytków, poinformowała ostatnio szpital MSWiA, ten, który ma swój nowoczesny kompleks medyczny na ulicy Wojska Polskiego i takiego strupa, taką substancję rozpadającą się na ulicy Ogrodowej, gdzie wcześniej się mieścił. No i pani konserwator poinformowała o tym, że wszczyna postępowanie zmierzające do wpisania tego gmachu przy ulicy Ogrodowej, który chyba za chwilę się w ogóle rozsypie, na listę zabytków. Jest to o tyle ciekawa sytuacja, ponieważ stało się to w zasadzie chwilę potem, gdy szpital MSWiA ogłosił przetarg i chciał przeprowadzić licytację związaną ze zbyciem tej nieruchomości. No bo przecież to jest jakieś straszydło tam przy ulicy Ogrodowej. I co ciekawe... Nic fajnego tam nie widać. Zgadza się. I był już nawet deweloper. Jedyny. Który wpłacił wadium, no ale kiedy dowiedział się o tym, że ten budynek wyląduje na liście zabytków, to się z tej licytacji wycofał. Ja nie wiem, jak ta historia się zakończy, ale jeśli ten budynek zostanie rzeczywiście uznany za zabytek, no to będzie praktycznie nie do ruszenia. Przecież żaden inwestor przy zdrowych zmysłach nie zakupi budynku. Nie będzie chciał rzeczywiście w niego zainwestować. Zainwestować, bo każdą decyzję będzie musiał na bieżąco konsultować z panią konserwator. A pani konserwator już przy ogródkach zimowych w Kielcach pokazała, że tu się nic nie da. Coś mi to przypomina. Chyba wiem co nawet. Natomiast rzeczywiście ja też mam takie wrażenie, że każda informacja związana z konserwator zabytków, i to nie tylko chodzi o panią Modras, ale również o poprzednie osoby, które piastowały to stanowisko, to nie jest pozytywna informacja. Oni są bardzo konserwatywni. Tak, konserwatywni konserwatorzy. I ja się zastanawiam, czy tak w ogóle powinno być, bo wspomniałeś tutaj o ogródkach zimowych i wiem, że w zeszłym odcinku mówiliśmy o tych ogródkach zimowych, ale będziemy chyba cały czas o tym przypominać. Ja bym chciał, żebyśmy przypominali o takich rzeczach, dlatego że to... Może to nasze gadanie przyniesie jakiś efekt w postaci zmiany decyzji. Tak jest. I podobna sytuacja była z Teatrem Żeromskiego. Tam też był problem z jedną z kamienic. Nie będziemy już się zagłębiać w ten temat, natomiast rzeczywiście ogólnie konserwator zabytków nie kojarzy się w tym mieście dobrze i to chyba tak nie powinno być. To jeszcze najgorsze jest to, że wchodzi w jakiejś mierze w buty samorządu, blokuje pewne inwestycje, które dla samorządu byłyby przecież korzystne. No może nie w przypadku szpitala MSWiA, bo nie jest własnością zupełnie innego podmiotu, ale przy okazji ogródku, podmiotu, ale znajduje się w Kielcach, ale ogródki to jest jedna rzecz. Ja mam takie pytanie do pani konserwator, zwrócę się bezpośrednio, może kiedyś usłyszę odpowiedź. Dlaczego postanowiła pani wpisać na listę zabytków budynek przy ulicy Ogrodowej, a tego samego ruchu nie wykonała pani na przykład wobec substancji po dawnym szpitaliku dziecięcym na ulicy Langiewicza? No wydaje mi się, że te obiekty bardziej zasługiwały na to, żeby docenić ich historyczne znaczenie. No właśnie, więc to pytanie zadajemy. Natomiast drugi najważniejszy temat z mojej strony to jest kwestia deweloperów w Kielcach. Bardzo dużo wydarzyło się w ostatnim... Wchodzisz na grząski grunt. Tak, ja wiem, bo powiem ci szczerze, że ogólnie to jak piszemy o nowych budynkach, to... Ale czyta się, nie? Czyta się bardzo dobrze, tak. To dlatego też to robimy. Natomiast rzeczywiście zazwyczaj część komentujących mówi nam, że jesteśmy obrońcami deweloperów i trochę wystąpię w takiej roli dzisiaj, obrońców... To jeszcze gorzej. ...deweloperów, tak? No ale trudno. Próbuj, Piotrek. Czy nie wydaje ci się ogólnie, że w naszym mieście deweloperzy to jest przede wszystkim i to są właściwie jedyni inwestorzy? Nie wydaje mi się, wiem to na 100%. No właśnie. I czy nie wydaje ci się, że tych inwestorów, deweloperów traktuje się trochę z buta?
Wiem to na 100%. Nie wszystkich. Nie wszystkich, tak, ale są takie, ja też oczywiście, żebyśmy my powiedzieli jasno, nie każdy deweloper to jest deweloper, który powinien budować i mieliśmy przykłady chociażby na Bohaterów Warszawy, kiedy doszło do wycinki bardzo okazałych drzew, natomiast tutaj też miasto trochę nie dopilnowało sprawy. Ale tak się zastanawiam, dlaczego w Kielcach mamy do czynienia z takim właśnie pojęciem jak zły deweloper, bo tak, ludzie mówią, że bardzo dużo się buduje, a ja się przytoczę takie statystyki, że w Kielcach wcale nie buduje się jakoś bardzo dużo na tle innych miast podobnych do naszego miasta. W Rzeszowie, wyobraź sobie, do końca 2021 roku, bo odnoszę się do tego roku, bo wiadomo, 2022 to była wojna. A my i... zawsze lubimy z tym Rzeszowem się tak porównywać. Jest, mamy jakiś kompleks, pewnie zresztą zasadny. Tak jest, więc słuchaj, w 2021 roku w Rzeszowie rozpoczęła się budowa 2437 mieszkań, natomiast w Kielcach 1809. Budujemy wprawdzie więcej niż w Gliwicach, ale na przykład wypadamy też lepiej niż Radom i Częstochowa, ale są też takie miasta, w których właśnie nie budujemy, w których tak jak Rzeszów, gdzie bardzo daleko nam do Rzeszowa, a dlatego ten przykład, bo przecież wiemy doskonale, jak Rzeszów się rozwija. Są też pretensje do niektórych deweloperów o to, że nie budują tej całej infrastruktury towarzyszącej i tak się zastanawiam, jak można byłoby to jakoś usystematyzować, tak żeby po prostu, bo chodzi mi o to, że jest ta dyskusja, ona momentami jest po prostu niepotrzebna, ale ona jest dlatego, że nie ma jasnych wytycznych. Jeżeli byłyby jasne wytyczne, dyrektor Hajderowicz mówił, że jest ten jeden artykuł, który mówi tylko i wyłącznie o drogach, ale być może na pewno się da, no na pewno się da dojść do jakiegoś konsensusu z deweloperami, z inwestorami, żeby nie dochodziło do takich niesmacznych czasem dyskusji i również w opinii publicznej, chciałbym, żeby w tym mieście doszło do sytuacji, kiedy deweloper wie, co ma zrobić przy danej inwestycji, a miasto jasno mówi, co ma zrobić. I wtedy karty są na stole. No to fajnie, gdyby były miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, gdyby nimi było pokryte całe miasto, bo to by uregulowało całą naszą przestrzeń, wskazało też takie główne kierunki rozwoju urbanistyki w naszym mieście. No tego nie ma pewnie długo jeszcze nie będzie. Mamy z kolei ustawę Lex Developer, tak jak mówiliśmy ostatnio, wysyp tych wniosków, coraz więcej inwestorów w tym trybie chce realizować. Architekci, przynajmniej ci, z którymi ja rozmawiam, dyrektor Hajderowicz dobrze wie z kim i wcale się tego nie wstydzę, mówią, że to jest całkiem dobra ustawa, bo ona dosyć jasno określa, jak ta inwestycja będzie wyglądać, nawet już do tego poziomu koloru elewacji, czy przestrzeni znajdującej się w bezpośrednim okolicy tego bloku, czy przy tym bloku. I, no i fajnie byłoby, i też o to postulowali ostatnio radni, zresztą wywiązała się dyskusja na ten temat podczas drugiej części sesji, tak jest. O czym też ostatnio rozmawialiśmy, że należałoby pójść tropem Warszawy, wypracować pewne standardy, które by zobowiązały inwestorów do poczynania pewnych inwestycji na rzecz miasta. To mogą być inwestycje w infrastrukturę drogową, edukacyjną, kulturalną, jakąkolwiek inną, żeby miasto czerpało jeszcze jakieś dodatkowe, żeby inwestorzy zarobili swoje i żeby miasto przy okazji coś z tego skapło, jak to się mówi. Bo wiesz, chodzi o to, że wydaje mi się, że coraz częściej mamy do czynienia z takim złym klimatem wokół deweloperów, czy to jest potrzebne, prawda? Bo wiemy oczywiście, nie wszystkie, ja się w części na przykład zgadzam się z mieszkańcami Baranówka, nawet w większej części zgadzam się z mieszkańcami Baranówka, też bym nie chciał, żeby w moim miejscu zamieszkania obok znajdował się czteropiętrowy blok. Natomiast z niektórymi argumentami się nie zgadzam, a wydaje mi się, że wszystko wkładamy do jednego wora w ostatnim czasie. I chyba nie powinno tak to wyglądać. Jest trochę tak i rzeczywiście traktujemy tych deweloperów, także tych, którzy są przecież Kielczanami, mieszkańcami Kielc. I chcą zainwestować tutaj, ci, prawda? Którzy są spoza, ale planują tutaj ulokować swój kapitał, powinni być podjęci jakoś godnie. No godnie tak, jak się przyjmuje gości na imprezie. No chcesz, żeby każdemu było w miarę dobrze, a my traktujemy ich jak jakichś zielonych z kosmosu kolonizatorów, którzy przyjechali tutaj zabrać nam nasze ziemie, gwałcić nasze żony, córki i w ogóle zrobić nam wielką krzywdę. No trzeba to wszystko poukładać. Niestety, wrócę do tego i będę o tym mówił z pory maniaka, bo moim zdaniem tutaj jest źródło całego problemu.
No nie ma gospodarza w tym mieście. No nie ma nie kogoś, kto by wziął, strzyknął tych wszystkich ludzi i powiedział, słuchajcie, musimy to jakoś uregulować, to... bo ludzie są niezadowoleni, bo urzędnicy są niezadowoleni, mają więcej roboty. Ułóżmy na jakieś zdrowe zasady, na których będziemy funkcjonować. Przechodzimy sobie do kontrowersji. Ja mam taką kontrowersję, którą przeczytałem dzisiaj u Damiana Wysockiego, w tekście Damiana Wysockiego z Radia M na temat środków na sport młodzieżowy. Wyobraź sobie, że w tym roku zostało rozdysponowanych 1 700 000 złotych i to jest o 700 000 mniej niż w poprzednim roku. No i teraz tak. Czekaj. Ile mniej? 700 tysięcy. Znaczy, rozumiem, że tyle miasto mniej zapłaci. Ścięło po prostu tak wydatki na. A jak doskonale wiemy, to te kluby sportowe i tak mają bardzo małe budżety, więc takie 700 tysięcy dla takiej całej grupy, no to są potężne pieniądze. To naprawdę mówię o potężnych pieniądzach. Ja tylko taki przykład posłużę się przykładem. 150 tysięcy kielecki klub lekkoatletyczny miał w zeszłym roku, teraz ma 85 tysięcy. Brawo, panie prezydencie! No właśnie. Brawo! No właśnie, teraz. Kielce miastem sportu. Kielce miastem sportu cały czas. To są strasznie. Strasznie smutne informacje, bo. Mam ochotę zrobić tak, powiem ci. No właśnie, bo. To jest katastrofa po prostu. To jest. To zaczyna być naprawdę przykre. Już jest przykre. I ja widzę tylko, jak miasto obcina. Nie widzę zupełnie planu jakiegokolwiek na to, żeby uzdrowić. Ja tylko słyszę, wypowiadał się w tym tekście Damiana Wysockiego, wypowiadał się Marcin Chłodnicki, wiceprezydent Kielc, który jest odpowiedzialny za edukację i za sport. Słucham uważnie, co miał do powiedzenia. Ogólnie myślę, że można to zamknąć w jednym zdaniu. Winny wszystkiemu jest nasz rząd. Oczywiście. Tak. Więc no okej, no rzeczywiście. Wiemy doskonale, że na samorządach teraz jest więcej zadań, kosztownych zadań, wiemy doskonale o inflacji, natomiast też fajnie byłoby jakby podziałać troszkę w jakiś sposób, no w końcu od tego chyba są, tak, że są w trudnej sytuacji, ale trzeba też jakoś działać i jakoś przeciwdziałać przede wszystkim, przeciwdziałać sytuacji, która się dzieje. Znowu mnie prowokujesz i nasi odbiorcy pomyślą, że jestem obłąkany. Ale ja sobie przypominam 18 rok, kampanię wyborczą tutaj w Kielcach na urząd prezydenta. I wówczas znakomity, legendarny piłkarz ręczny Bogdan Wenta mówił, że sport będzie jego oczkiem w głowie. Tak. Nawet w programie był poświęcony osobny komponent na te działania związane z rozwojem sportu dzieci i młodzieży. I wiesz co, powiem ci, naprawdę jak tego słucham, o czym mi mówisz, to chyba mi się nie chcesz w ogóle tego. No nie dziwię się, nie dziwię się. Ja nie chcę komentować, bo jak my nie będziemy inwestować jako Europejska Stolica Sportu. Dokładnie tak. I jako miasto, które posiada jeden z najlepszych klubów piłki ręcznej w tym. Które dostaje. W tym kosmosie, nie? No bo to jest kosmos. Nie wiemy o istnieniu innych cywilizacji, tak. Żeby tam jak grali w szczypiorniaka. No ta piłka nożna nawet tam sobie całkiem jakoś radzi. Cała lekkoatletyka, no to też jest przecież ten boks mamy. Tak. Chłopaki w Muay Thai też walczą gdzieś i naprawdę sobie świetnie radzą. Mocny sport, naprawdę mało kiedyś tak spotyka, żeby mieć. No to takie... jeśli kolejną ambicją pana Wenty jest zarżnąć, powiem wprost, brutalnie, sport dzieci, sport amatorski w tym mieście, to ja już nie wiem, to mnie po prostu opadają ręce. No mnie też troszeczkę opadają, ręce, niestety. No to twoja kontrowersja. A poczekaj chwilę, to ja już sobie tutaj zerkam do mojej ściągawki. No to jest kontrowersja, jakiś absurd. To w ogóle mam wrażenie, słuchałem, że to się w ogóle nie dzieje, nie? Że to ktoś sobie robi jakieś żarty z nas. Otóż wielka drama się wydarzyła ostatnio w naszym mieście, bo prezydent Wenta odrzucił pomysł Platformy Obywatelskiej, klubu Koalicji Obywatelskiej na to, żeby wprowadzić do obiegu publicznego tak zwane feminatywy, czyli żeńskie odpowiedniki nazw różnych stanowisk urzędniczych w naszym mieście. No, dla przykładu, mamy prezydenta, to by była prezydentka. Mamy wiceprezydenta, to by była wiceprezydentka. Zresztą jest wiceprezydentka Agata Wojda, która poprosiła, żeby ją tak tytułować. Co do zasady chyba wszyscy się tym zajmują. Ewentualnie jest jeszcze taka mutacja zastępczyni prezydenta. Tak. No i niestety Bogdan Wenta
stwierdził, że chyba nie lubi tych feminatywów, że nie jest wskazane wprowadzenie czy realizacja tego postulatu wysuniętego przez Koalicję Obywatelską. No i na Facebooku grzmiał bardzo mocno, z wielkim oburzeniem wystąpił szef Klubu Radny Koalicji Obywatelskiej, Michał Braun. W ostrych słowach tam rozprawił się z Bogdanem Wendą, zresztą nie po raz pierwszy. No nie, nie bo zauważam od pewnego czasu, że Koalicja Obywatelska stała się większym oponentem wobec Bogdana Wenty niż Prawo i Sprawiedliwość. Sprawiedliwość. A przynajmniej część. Wiemy dlaczego, bo też sobie o tym tutaj chyba w tym ostatnim odcinku rozmawialiśmy i pewnie do tego tematu będziemy wracać, bo to leży u podstaw całego procesu politycznego ludzie, w naszym mieście. I to nasi mieszkańcy muszą wiedzieć, jak wygląda układ polityczny w naszym mieście. No i teraz tylko w tym wszystkim jest dla mnie jedna rzecz niezrozumiała. Pamiętają Państwo, była kiedyś taka radna Agata Wojda. 3 kadencje. Zabierała głos w każdej sprawie. No, o wszystkim mogła mówić godzinami i miała wiecznie coś dużo do powiedzenia. Wtedy była w opozycji. Dzisiaj pełni funkcję zastępczyni prezydenta Bogdana Wenty. Ja nie słyszałem żadnych słów oburzenia ze strony pani wiceprezydentki, że decyzja pana prezydenta, czyli jej przełożonego, jej pryncypała, jest niewłaściwa. Nie słyszałem też ze strony przedstawicieli władz Platformy Obywatelskiej, że jest to jakiś, że to, co się stało. Ten cykl, sekwencja pewnych zdarzeń, to jest już pretekst, czy to już jest ten moment, kiedy należałoby wyjść z koalicji z Bogdanem Wentą. No, nie chcę być bardzo brutalny, ale odnoszę wrażenie, że jednak gdy w grę wchodzą stołki, to wartości schodzą na dalszy plan. Na drugi plan, tak, to prawda, ale to nie jest komfortowa sytuacja dla członków Platformy Obywatelskiej, nie sądzisz? No, jak... A dla ich wyborców? A dla ich wyborców tym bardziej, tak jest. Co oni mają myśleć, nie? Jak właśnie widzę czasem i słucham czasem wypowiedzi, czy to przewodniczącego Gierady, który czasem musi mówić na temat tego, co się dzieje u nas w mieście, czy właśnie Michała Brauna, no to nie zazdroszczę im, bo chyba nie tego się spodziewali. Przechodzimy w takim razie do pozytywów i tutaj z tego co wiem też masz... Tak, ale może zacznij ty, tak? Jeśli dobrze, mogę no to cię ja, prosić, dobrze, bo ja, to ja znowu będę o tym samym. Dobrze, to zrobimy akurat lekką przerwę na temat... Dzięki. Na temat twojego ulubionego prezydenta. Tak. Ja w pozytywach mam modernizację boisk Korony i ogólnie wszystko co się dzieje w ostatnim czasie wokół Korony Kielce, dlatego że raz, świetne wyniki na wiosnę, jest szansa na utrzymanie i to jest najważniejsze. Druga sprawa to sponsor Enea, choć już jak informuje Kielecka Wyborcza, Enea nie dała jakichś wielkich pieniędzy jako sponsor strategiczny, bo to jest około 500 tysięcy złotych na 2 sezony, no, ten sezon i kolejny, ale lepsze to niż nic, to jest druga sprawa. No i co? No i jeszcze informacja z bodajże czwartku, czyli pieniądze dofinansowania na modernizację boisk treningowych. Tam wyszło ponad 1,5 miliona złotych, także to są naprawdę fajne wiadomości. No i dobrze, no przynajmniej tak z tym sportem mówiliśmy wcześniej, o tym sporcie amatorskim trochę, tym mniejszym, a tymczasem ten większy, jak widać, no, wstaje z kola. No, żeby teraz tylko Vive też wstało, to byłbym... To powiedz mi, Piotr, taką rzecz, bo teraz mnie to zaintrygowało. Nie subskrybuję Gazety Wyborczej, nigdy w życiu tego nie zrobię, dlatego proszę, żebyś mi o tym opowiedział. Kto podał informację o wartości tej umowy sponsorskiej? Marcin Sztandera. Tak, ale nie chodzi mi o dziennikarza, chodzi mi kto z miasta, czy nie wiem, czy to jest oficjalny komunikat. Nie, informatorzy, nie, absolutnie. Na czy konferencji, to jest wiedza nieoficjalna? Na konferencji ja prasowej... Ja już ci powiem, jak było. Dobrze, to ja ci tylko powiem, że na konferencji prasowej ogólnie było bardzo mało pytań, ale też to była dosyć krótka konferencja i nie ujawniono, jaka była to kwota. To ja już ci powiem, jak było. Przypuszczam, a trochę się na tym znam. Ta konferencja, o której mówisz, była robiona z taką pompką, nie? Tak. O tam każdy był napięty. Rzeczywiście ogłoszono, że to jest spektakularny, wielki sukces. No na Twitterze wcześniej prezes Korony mówił o tym. Była budowana atmosfera wokół tego. Dobrze, to wszystko zgodnie ze sztuką marketingu, no tak się to robi. Na tej konferencji gwiazdą była poseł oraz wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, która de facto, mogę to powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, po prostu załatwiła tę umowę dla Korony i chwała jej za to. Bardzo dobrze, no taki chcemy mieć... przedstawicieli naszych w Sejmie, czy tam żeby byli skuteczni dla swojego regionu. Poza wszelką.
Na drugi dzień, czy na drugi dzień chyba, czy na trzeci spotkali się znowu w tym samym składzie uzupełnionym o Tak. pana Chmiela z Mosiru Tak. na murawie areny, Suzuki Areny. Na murawie chyba boiska treningowego, tak. Ale no i tam ogłosili, że z kolei z ministerstwa popłynie 6,5 bańki. Tak jest. Na rozwój tej infrastruktury piłkarskiej. No i teraz tak. Powiedz mi, Piotr, zadam ci podchwytliwe pytanie. Kto jest właścicielem Korony Kielce S.A.? Miasto Kielce. Gdzie na tej konferencji widziałeś przedstawiciela organu właścicielskiego w osobie prezydenta Wenty? Nie widziałem. Nie widziałeś. No dobrze, bo ja akurat też nie widziałem. Konfrontuję, czy moje zmysły nie... Jest wszystko okej. Czy wszystko jest z nimi okej. Ja z tego, co wiem, to wszystko to do ostatniej chwili było trzymane w bardzo wielkiej tajemnicy. I pan Wenta o tym, że ta umowa zostanie podpisana, to dowiedział się wtedy, kiedy odpalono tę konferencję prasową. Jestem o tym święcie przekonany. I teraz idzie wyciek do Gazety Wyborczej skumanej z kieleckim ratuszem o tym, że ta umowa opiewa na 500 tysięcy złotych, czyli umówmy się, nie są to duże pieniądze. No, nie są to pewnie pieniądze, jak na miarę tego spektaklu, który nam zafundowano. Nie? No, a szczerze mówiąc, myślałem, że to dwie, trzy bańki, może odrobinkę więcej. I wydaje mi się, że przeciek wyszedł z ratusza. Myślę, że pan Wenta zaraz tam wezwał kogo trzeba, żeby zdradził warunki tej umowy. Żeby troszkę i przypuszczam, że tekst ma taki wydźwięk, że to tak naprawdę są jakieś drobniaki i to nic nie znaczy. Wiesz, nie? Więc to jest moja interpretacja tego nie ocenię. To pokazuje jedno, że Ania Krupka skutecznie zabrała miastu koronę i założyła sobie ją na swoją głowę. To na pewno, tak. To na pewno, ja ci powiem też taką ciekawostkę, że w tych dwóch informacjach dotyczących korony i i Enei i tego boiska nie było komentarza pani wiceminister Krupki na stronie Urzędu Miasta. Także to też pokazuje, jakie są kontakty między panem prezydentem. Atmosfera jest tam fajna. Tak. No, jest tam fajna, tam jest wiecznie kto kogo wykiwa, nie? Tak jest. Przechodzimy do twojego pozytywu. To ja mam taki temat i jakby chciałbym dać prezydentowi szansę zachować się w sposób pozytywny. Przypominam sobie, że w grudniu 2021 roku, kiedy to w zasadzie było za chwilę przed tym, kiedy radni mieli podnieść prezydentowi pensję zgodnie z ustawą, która tak, weszła w życie, tak. I dostał ostatecznie pan Wenta podwyżkę o 4000 zł brutto bodajże, czy w takiej jakiejś okolicy. Napisał na Facebooku wówczas, że nie chce tej podwyżki, że on tych pieniędzy nie chce, że on się umówił z mieszkańcami na tę pensję tam z 18 roku. Tam był nawet post na Facebooku, z tego co pamiętam, prawda? Był pościg, tak. I ogłosił wówczas, złożył solenną obietnicę, że nadwyżkę z tej swojej pensji, z tej podwyżki, nadwyżkę z podwyżki, będzie przeznaczał na cele społeczne. I tam chodziło bodaj o wsparcie uzdolnionej, utalentowanej młodzieży. I to było, szanowni państwo, drogi Piotku, dokładnie 15 miesięcy temu. Myślę, że to jest pewien symbol, bo kiedyś w przeszłości mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem jak 15 sekund. Tak jest. Bogdana Wenty, i to były chwile jego chwały. No, pięknie trafiłeś. Tak. Natomiast teraz mamy 15 miesięcy Bogdana Wenty i ja chciałbym od pana prezydenta dowiedzieć się, czy to też są chwile jego chwały, czy to jest jednak czas pewnej obłudy i powiedziałbym wprost takiego bezdusznego zbijania kapitału politycznego na pewnych obietnicach dotyczących biednych dzieci. Chciałbym, panie prezydencie, zwracam się do pana wprost, chciałbym, żeby pan przedstawił miesięczne przelewy z dokonywanych transakcji na rzecz jakiejś instytucji zajmującej się tego typu sprawami. Jeśli po tym programie przedstawi pan przelew, dokona pan tego przelewu i przedstawi łączny przelew na mniej więcej 60 czy 70 tysięcy złotych, to uznam, panie prezydencie, że to jest 15 miesięcy pana hańby. Czekamy w takim razie na odezwę. Mam nadzieję, że pan prezydenta, bo ktoś tam od niego ogląda i zda mu raport z tej naszej rozmowy. Fajnie byłoby tę sprawę wyjaśnić przed opinią publiczną, bo coś się powiedziało, tak jest. A prezydent Wenta niestety nas przyzwyczaił do tego, że jak coś mówi, to potem o tym zapomina. No. No i w taki sposób, drodzy państwo, dobrnęliśmy do końca. Dziękujemy bardzo i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia.